Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Maryja miała czas dla Boga. To był jej sposób na wyrażanie miłości, a równocześnie jej przyjmowanie. Kiedy mamy czas dla Pana Boga, On nas wypełnia swoją miłością. I to, co dajemy Panu Bogu, staje się też udziałem innych osób, szczególnie z naszego najbliższego otoczenia. Człowiek zawsze rozlewa na innych to, czym sam najgłębiej żyje. Modlitwa Maryi jest takim czasem przychodzenia łaski z nieba na ziemię. Maryja żyje więzią z Panem. Tam, gdzie ta więź jest, tam jest też przepływ łaski. I otwarcie na Boga, Jego działanie obejmuje również element ciemności. W swoim szczęściu Maryja jest także pełna boleści. Zobaczmy, w życiu przeplatają się chwile szczęścia z chwilami trudnymi, chwilami łez, upokorzeń. Radująca się Bogiem, a równocześnie doznająca smutku. Obawa może uniemożliwić zobaczenie tego, jak Bóg naprawdę jest obecny przez swoje dary. Dlatego Archanioł Gabriel mówi: nie bój się, Maryjo. To powiedzenie nie bój się zdejmuje z Maryi lęk. Człowiek otwarty na Boga potrafi przyjąć Jego wolę, nawet jeśli ona jest niezgodna z moją wolą, ludzką wolą. Odsuwam moją wolę, a przyjmuję Bożą, bo dla tej woli Pana Boga ja żyję. I zbliżając się do Jezusa przez Maryję, my stajemy się ludźmi wielkich pragnień, duchowych pragnień, które są w Bogu. Te oczekiwania Boga stają się w taki właśnie sposób oczekiwaniami człowieka. I ta wiara Maryi, ona żyje radością zwiastowania, co umożliwia poradzenie sobie z tym mrokiem ukrzyżowania, kiedy ta chwila już nadejdzie. Zobaczmy, my powinniśmy pozwolić Panu Bogu pocieszać się, żyć tą radością, którą daje Słowo, Komunia Święta, Spowiedź, Eucharystia. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przyjdą chwile doświadczeń, my będziemy mocni tą nagromadzoną radością, tą nagromadzoną łaską, która w nas jest przez te lata życia obecna. Wiara Maryi żyje radością zwiastowania. My doświadczamy chwil, w których Bóg wydaje się nieobecny, a jego nieobecność, jego milczenie bardzo nas obciąża.
spotykam wiele osób, które mówią, że boli ich milczenie Boga. Tak jakby Bóg był nieobecny, On nie reaguje zupełnie na moje prośby, na moją modlitwę. Milczenie Boga jest odpowiedzią, jest znakiem Jego obecności. Czy kiedy żyjemy, jesteśmy w relacji z drugim człowiekiem, który nas kocha i którego my kochamy, czy milczenie nie jest też wyznawaniem miłości? Zobaczmy, że w pewnym momencie trzeba przestać mówić, wchodząc w milczenie, które przez swój ból staje się oczyszczającym doświadczeniem. Musimy zrezygnować z własnych planów, aby Słowo Boże było światłem kierującym naszymi myślami i naszym działaniem. Maryja poślubiona Józefowi. Być może planowali, że będą mieli piękną wspólnotę rodzinną. Tymczasem wkracza Bóg. Maryja zgadza się na wszystko. I to jest ta pełnia, której oczekujemy. Bogu oddajemy wszystko, bez względu na to, czego od nas zażąda.